Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dragon's Dogma 2. W dzisiejszym materiale postaram się przejść na leże smoka, ale z tym smokiem nie zawalczę. Próbowałem to zrobić, ale musiałem użyć 7 Wake Stone'ów, ale i tak nie, to nie ma dosłownie opcji. No to jeżeli początek wychodzi całkiem nieźle, to koleś dosłownie takie hity sprzedaje, w zasadzie całą drużynę może zone-shotować. Wyzywa apokalipsę, jakieś meteory z powietrza, więc na razie raczej pozostawię go w spokoju. Może w przyszłości jeszcze zobaczymy. A w każdym razie mamy całkowicie nową ścieżkę, zobaczmy, gdzie nas ona zaprowadzi. Może tędy do góry? Tu nas akurat jeszcze nie było. Więc wydaje mi się, że smok to jest jakaś, nie wiem, ostateczna walka z bossem? Kto wie? Całkiem możliwe. Nie, to już się chyba wracam jednak do wielkich ruin, które sprawdzałem 2 odcinki temu, więc raczej je bez sensu kontynuować. Smok bez przerwy tam fruwa? Takie wiatry słyszę? Nie. Nie, to na koniec gry go zostawię. Jak przy ekspie jeszcze o wiele więcej poziomów i itemów, wtedy może będzie warto. Dobra, przy okazji, gdzie my jesteśmy? Jakieś wielkie drzewa, co powoduje, że jest gęsty, bardziej mroczny las. No jednak ładnie się oświetlenie prezentuje. Dobra, w takim razie co ja robię? Items wykorzystajmy, więcej u dźwigu, tak jest. Kratos, dwa co żyje? Gdzie on się w ogóle znajduje? Kratos, come on. Help. Mogę jakieś wydać rozkazy, żeby Kratosa uleczyły? Nie wiem. To na razie nie ma co odpoczywać, więc zobaczmy do góry. Jeszcze jest kilka nieodkrytych przez nas terenów. Albo w sumie jeszcze zobaczmy z innej strony tędy. Nie, to raczej ślepy zaułek. Dobra, tu mi wszyscy. The arisen commands, so must we abide. I'll carefully conserve my strength. And in... Dobra, to jest moje przesłuchiwanie, jeżeli chodzi o CV. Od razu wywalam, jestem zadowolony z tych, co wybiorę, a potem już nie zmieniam przez dłuższy okres. Raczej. Jeszcze mamy jakieś na górze. Dodatkowe tereny, jakie odblokować. Te ruiny się jednak trochę bardziej rozciągają. Patrzcie na to. Tylko trzeba uważać na skały. Wydaje mi się, że ktoś może je jednak na nas spuszczać. Kogoś tam nawet widać. Ej, ale coś mi ominęło. Chwila, moment. Nie, to z drugiej strony będę musiał zobaczyć dopiero wtedy. Patrzcie, jaka lawina. Wow, co się stało? Help me. Po raz kolejny skalne krokodyle, one mają jednak trochę więcej życia. Patrzcie, co się dzieje. Od frontu to już w ogóle trzeba w plecy nawalać. Ma jakąś tarczę na brzuchu? Nie mogę mu zadać obrażeń? O, kolejny potwór skalny.
Może go już nie będziemy budzili, albo będziemy. Ale są takie czułe, że wszystko usłyszą. Dobicie? Dał radę? Zdążę? Come on. Ale ktoś dojechał, kolesia, nice. Wspaniale. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. No doubt, this triumph will spur us into the next. W każdym razie jakaś ścieżka nas jeszcze minęła, ale wydaje mi się, że to właśnie od góry trzeba jednak podejść. Patrz, jak to na mapie wygląda. Nie byliśmy u góry. Jak się tak dostać wysoko? My pack's grown rather heavy. What can we do without? Czy ja by na pewno patrzę z dobrej strony? To już sprawdzałem kiedyś te ogromne wzgórza. No to idziemy w całkowicie złą stronę. Nie, to się muszę wycofać i odnaleźć inny kierunek jednak. Dobra, jak coś odnajdę, to zaraz wam pokażę. No dobra, z drugiej strony łatwiej to zaobserwować. Proszę bardzo, mamy rzeczywiście mosty rozwalone, nad którymi dałoby radę przeskoczyć. No to jest właśnie w tym miejscu. Więc zobaczmy. No i proszę bardzo, jakaś sielanka. Tylko owce się pasą i skalne mutanty. Barany raczej. Jak na niego wskoczyłem w ogóle, what the hell? No, przy okazji kolejny dungeon nawet. No, był jednak trochę lepiej ukryte. Więc może coś nam zagwarantuje wartościowego. This party is fit for adventure. Our strengths complement each other well. We need only hone our skills, and in time we shall be indomitable. You have my support. Naprawdę tyle? Nie ma już nic dodatkowego? Jaka dziwna sprawa. Zawalone tunele i tyle. Może w przyszłości, że jakieś kwestie fabularne bym rozwiązał, odnalazł, to może wtedy bym coś zyskał, nie wiem. A w każdym razie od razu widzę kolejny postęp w postaci innego dungeonu. Gathering materials makes for dull work indeed. Is that a cavern entrance I espy? Shall we mark it for later? Or explore it at once? Tak, postaram się dostać, ale jak to zrobić? Zaskoczymy? Tak jest, okej. Okay. No też ładnie bohaterowie pokazują, jakby ktoś nie zaobserwował. To się jednak by przydało częściej w grach wideo. Take care not to fall. Caution would be wise, but we ought not let it halt us in our course. Trochę stromu ten jeszcze. Natomiast ten poprzedni dungeon mnie naprawdę interesuje. Jest on na mapie zaznaczony? Nawet nie jest. Dziwna sprawa. A z daleka wygląda tak, jakby coś tam było. Będziemy musieli się innym dungeonem zadowolić. I never would have expected to find a cave in a place like this. Might I recommend we venture inside before bandits find us? Co z naszymi? Bo jestem mordowany, hej! Ja się tak nie bawię. No, dobijamy jeszcze. Wyśmienicie.
Staram się go od góry dobić, ale ciężka sprawa. Dobra, nareszcie magia jest super efektywna. O, patrzcie jakie pułapki na ścianach. No i ładnie się uzupełniamy. Dwie osoby bijące z miecza i dwie jeszcze z magii. To jest niezły jednak build moim zdaniem. Elite Camping Kit? To dużo waży niestety. Gdzie ja to mam? Komuś to muszę oddać. Dalej jestem very heavy. Na razie wystarczy. Tyle? Kolejny wróg. Bo z przodu dużo nie zrobię. To mi. Moce. Aż trójka wrogów, albo czwórka, what the hell, z którym mam walczyć jednocześnie? Dobra, to jest trochę mało przyjemne miejsce. Piątka. Porąbało ich. Tu z jednym sobie ciężko radzić. Ale co szczęście mam magów atakujących AOE. Jeszcze super efektywnych. O rany, ilu wrogów? Jakoś daliśmy radę, wyśmienicie, ale to już koniec dungeonu? A to wyszło całkiem prędko. W takim razie pytanie, co dalej robić? Chyba będę musiał się do głównej bazy, może tędy się jakkolwiek przedostanę? Dobra, w takim razie jak tylko zrobię jakieś większe postępy, to zaraz wam pokażę kontynuację przygody. Dobra, w takim razie już się trochę ulepszyłem, ale z tego co widzę jeszcze mamy kilka nieodkrytych lokacji, niesprawdzonych. Proszę bardzo, na przykład tędy jest jedna ścieżka. A druga z kolei bardziej o w tą stronę, więc jeszcze postaram się te dwie zagadki rozwiązać i zobaczymy, ile będzie to gwarantowało. Po raz kolejny jakieś pradawne ruiny, które nie były przez nas sprawdzane. Co to można nam dać? Zablokowane przejście? No niestety. To mamy kłopot. Jak to rozwiązać? Po raz kolejny musiałbym jakiegoś sojusznika wrzucać, czy jak? Może za pomocą wspinaczki. A też nie widzę. Dobra, kto chce się powspinać, to powiedzmy. I'd best dispose of it and free up some space in my pack. Dobra, da? Come on. To jest bliskie naprawdę, nie wiem. Nie da rady. Kurde, przepraszam. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Dobra, próbowałem się kilka razy wspiąć właśnie w podobny sposób, ale no nie widzę możliwości niestety. Nawet jeżeli odpowiednio skok wykonam, to patrzcie co się dzieje. No, po prostu się blokuje, więc to co widzę nie ma na razie możliwości. Może będzie w przyszłości jakaś teleportacja albo coś w tym stylu, na przykład za pomocą innego dungeonu.
a na stan obecny absolutnie nie widzę żadnej możliwości. W takim razie idziemy na inną lokację i zobaczymy gdzie indziej. Dobra, w takim razie kilka wartościowych terenów. Po pierwsze dałoby radę może jakoś na szczyt wzgórza się dostać. Wygląda ono w dosyć nietypowy sposób. Drzewo pojedyncze na szczycie, więc zobaczmy, co nam to zagwarantuje. Tylko jakieś zepsute materiały i tyle. Oj, chrabąszcz. Złote. One can see far to the distance from here. We are alone here, methinks. Perhaps we might stop a moment and find our bearings. Dobra, w takim razie item, proszę bardzo, większy udźwig, tak jest. Have my support. Dobra, jeszcze jedna ścieżka nam pozostała, to po raz kolejny jest walka ze smokiem, no dosłownie nie ma opcji. Nie, ze smokiem się nie będę pojedynkował, to jest... mocny błąd. Nawet jeżeli śpi, nie ma go co budzić. Pójdziemy sobie bokiem i tyle. A czego on może strzec? O, pułapki. Gdziekolwiek nie naszuję, to od razu kolejny się pojawia. Co to jest? Mam chyba umiejętność respienia wrogów. Patrzcie, a to zdaszuję i kolejny będzie. Widzicie, no to jest niemożliwe. I każdy się śmieje za mnie. Jak często są wrogowie w okolicy? A to, żebym zaszował, to też kolejnych dwóch. Niesłychane. Słychać kolejnych, no właśnie. Co to za tajemnicza ścieżka? Tak daleko nas jeszcze nie było. Może będzie jakiś następny dungeon? Kto wie? Tutaj rzeczywiście. Latarnia. First time here. Be vigilant. We do not yet know what to expect. Best we don't work ourselves into a dither. After all, there might be naught to find. Dobra, wydaje mi się, że ten dungeon jest dosyć charakterystyczny. Właśnie był jeszcze za smokiem. Wydaje mi się, że to może być jakaś większa lokacja, więc... No, dzisiejszy materiał będzie trochę krótszy, ale... Nie wiem, nagrywałem go z godzinę, bo musiałem bez przerwy podróżować między lokacjami, jeszcze walczyłem ze smokiem. A więc to miejsce zakończę, w kolejnym postaram się to jeszcze zrobić. I to już będzie całość krainy. Czyli te wszystkie tereny, wydaje mi się, że będą szczegółowo sprawdzone. I po tym trzeba będzie się przedostać już na południe. Więc jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne materiały. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.